Środa 27 stycznia, Karolina Parasy, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w programie o procesie znanego dziennikarza Kamila Durczoka. Powiemy także o spotkaniu z policjantami, jakie odbyło się w piotrkowskiej szansie oraz o tym, które miasto partnerskie poszukuje wolontariuszy. W środę przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces znanego dziennikarza Kamila Durczoka, który pod koniec lipca 2019 roku w stanie nietrzeźwości przejechał trasę A1. Rajd na podwójnym gazie zakończył na remontowanym odcinku trasy pod Piotrkowem Trybunalskim, gdzie wjechał w pachołki odgradzające pasy ruchu. Rozprawa rozpoczęła się od wniosku adwokata oskarżonego Kamila Durczoka o wyłączenie jawności rozprawy. Jednak sąd zdecydował o nieutajnianiu przebiegu procesu i dziennikarze mogli być obecni na sali rozpraw. Prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim znanemu dziennikarzowi postawiła dwa zarzuty. Jeden dotyczy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, drugi sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Wprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, zagrażające uczestnikom ruchu drogowego na drodze A1 w okolicy węzła Tuszyn Piotrków Trybunalski, pozostając w stanie nietrzeźwości i pod wpływem leków, stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem i najechał na co najmniej dwa worki wypełnione piachem, stabilizujące, znajdujące się na jezdni znaki drogowe, oznaczające roboty drogowe i rozgraniczające pasy ruchu, z których co najmniej jeden znak uderzył w jadący z przeciwnego kierunku samochód osobowy. Obrona, jak i sam oskarżony, przyznał się w części do zarzucanych mu czynów. Przyznaje się do popełnienia czynu z artykułu 178a paragraf 1, czyli do prowadzenia samochodu po alkoholu, ale nie przyznaje się do czynu z artykułu 174 paragraf 1, czyli do sprowadzenia niebezpieczeństwa, powszechnego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kamil Durczok skorzystał z odmowy złożenia wyjaśnień i odpowiadania na pytania, bo jak mówił, od wydarzeń z jego udziałem minęło 18 miesięcy i nie chciał, jak podkreślał, swoimi obecnymi zeznaniami wprowadzić w błąd sądu. Podtrzymał swoje wcześniejsze zeznania, które, jak uznał, były bardzo wyczerpujące. Chciałem powiedzieć, że półtora roku temu zdarzyło się tak, że wsiadłem za kierownicę po wypiciu alkoholu i dzisiaj z całą ostrością, z całą wyrazistością dociera do mnie fakt, jak bardzo niewytłumaczalne, a przede wszystkim nie do usprawiedliwienia było to zdarzenie. To się zwyczajnie nie miało prawa zdarzyć, ale się jednak zdarzyło. Ja dzisiaj stoję przed Wysokim Sądem z pełną świadomością tego, że za to, co zrobiłem, muszę ponieść karę, powinienem ponieść karę i tę karę poniosę. Podczas dzisiejszej rozprawy sąd przesłuchał pięcioro świadków. Wśród nich był kierowca i pasażerka auta, w które wpadł potrącony przez Kamila Durczoka pachołek oddzielający pasy ruchu. Powiem szczerze, że ja w pierwszym momencie myślałam, że coś się stało temu kierowcy, że nie wiem, zasłabł, wjeżdżał na pachołki i widać było, że coś tam jest nie tak z tym kierowcą. Jechał szybką prędkością i zahaczał tablicę, więc no, bałam się, że po prostu wjedzie na nasz pas. Wśród osób zeznających dziś przed sądem była też kobieta, która podróżowała z Kamilem Durczokiem i była obecna w samochodzie podczas zdarzenia drogowego. Ze względów osobistych chciała zeznania utajnić, jednak do tego wniosku sąd się nie przychylił. Zeznania kobiety były lakoniczne, zasłaniała się niepamięcią. Przyznała, że nie zauważyła, żeby kierowca był pod wpływem alkoholu. Po całym tym zdarzeniu byłam przestraszona, nie chciałam też być połączona z tym wydarzeniem. Dlatego też złapałam stopa, którym dotarłam do Wrocławka.
Wcześniej też, gdy miało to zdarzenie miejsce, poinformowałam brata oskarżonego. W Włocławku brat oskarżonego odebrał mnie, gdzie wróciliśmy do Władysławowa. Podczas rozprawy obrońca złożył wniosek o przesłuchania biegłych badających sprawę. Sąd nakazał złożyć uzasadnienie tego wniosku na piśmie. Jak zapowiedział adwokat, będzie wnosił o wolnościowy charakter kary. Kamilowi Durczakowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Proces odroczono do 17 marca. Zmieniamy temat, choć zima w pełni, miasto już myśli o wiośnie. Łąki kwietne to nowy ekotrend w wielkich miastach. Są one nie tylko miłe dla oka, ale i ważne dla ekosystemu. Jesienią w Parku Kardynała Wyszyńskiego pojawiła się kwietna łąka. Udało się pozyskać dofinansowanie na ten właśnie projekt. Powstanie łąki to drugi po domkach dla owadów proekologiczny miejski projekt. Łąki kwietne zyskują na popularności. Jak pokazują badania, mają one dobroczynny wpływ na ekosystem czy retencję wody opadowej. Dlatego coraz częściej miasta decydują się na takie rozwiązania. Dodatkowym atutem są oszczędności m.in. na koszeniu traw. W Piotrkowie Trybunalskim taka łąka powstała w Parku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie znajduje się również domek dla owadów. Jesienią wysiano nasiona, przygotowano odpowiednio grunt oczywiście przed tym wysiewem i efekt będziemy dopiero podziwiać wiosną. Wiosną powinny te rośliny wzejść, to będą różne zioła, to będą kwiaty, to będą różne rodzaje traw. Łąki będą kwitły przez około 4 miesiące, a w pełnej krasie pojawią się wiosną. Projekt utworzenia łąki został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Sytuacja nieruchomości przy ulicy Sygietyńskiego 3 oraz nowelizacja regulaminu dotyczącego Piotrkowskiej Karty Mieszkańca. Tymi tematami podczas dzisiejszej 32. sesji Rady Miasta zajmowali się piotrkowscy radni. Dzisiejsza sesja była kolejną, która ze względu na epidemię odbyła się drogą elektroniczną. Zgodnie z porządkiem obrad radni trybem korespondencyjnym zagłosowali m.in. nad zmianami w wieloletniej prognozie finansowej i tegorocznym budżecie, a także za uchwaleniem programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta. Znaczna część dzisiejszych obrad poświęcona była nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sygietyńskiego 3. Podczas spotkania szczegółowo przedstawiono sytuację prawną tej nieruchomości. Radni zagłosowali także za znowelizowaniem regulaminu Piotrkowskiej Karty Mieszkańca. Zgodnie z nowymi zapisami, także dzieci, młodzież szkolna i studenci będą mogli korzystać ze zniżek w miejskich jednostkach kulturalnych i sportowych, takich jak Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum czy Miejska Biblioteka Publiczna. Zarejestrowana sesja online dostępna jest na stronie miasta. Wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, na ulicy czy o bezpiecznych zachowaniach w czasie epidemii nigdy nie jest za dużo. W myśl tej dewizy w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym Szansa dla podopiecznych zorganizowano spotkanie z piotrkowskimi policjantami. Spotkanie z policją zorganizowano dla grupy stworzonej w ramach programu miejskiego Razem Możemy Jeszcze Więcej. Mundurowi przypominali słuchaczom zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, na pasach i drodze, czy też zasad związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym, jak zachowanie dystansu czy zasłanianie nosa i ust. Zdaniem uczestników spotkania zasady warto przypominać. To jest pewna forma edukacyjna. Można się dowiedzieć różnych rzeczy związanych z bezpieczeństwem. Nie wszystko wiadomo, można dopytać. Spotkanie z policjantami było też okazją, by wykazać się własną wiedzą. Na zadawane przez mundurowych pytania podopieczni szansy odpowiadali bezbłędnie. Zajęcia z bezpieczeństwa dla grupy Razem Możemy Jeszcze Więcej to kolejna forma zdobywania umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu. A teraz coś dla osób, które marzą o ciekawych doświadczeniach, wyjątkowej przygodzie i możliwości podszlifowania języka. Francuskie Vienne, nasze miasto partnerskie, zaprasza wolontariuszy z Piotrkowa Trybunalskiego do pracy w tamtejszym Urzędzie Miasta.
Z francuskim miastem Vienne partnerstwo Piotrkowa Trybunalskiego trwa od 16 lat. W ramach współpracy między zaprzyjaźnionymi miastami odbywają się wymiany artystyczne czy kulturalne. Do takiego spotkania doszło na początku minionego roku, kiedy piotrkowscy artyści gościli u swoich kolegów po fachu w Vienne. Jednym z elementów współpracy miast jest również wymiana wolontariuszy. Parę lat temu w Piotrkowie, w Urzędzie Miasta i w jednostkach mieliśmy przyjemność gościć wolontariuszkę z naszego miasta partnerskiego, która przez 6 miesięcy zapoznawała się i pomagała nam w pracy naszych biur i jednostek. Teraz to Vienne zaprasza do siebie, a konkretnie tamtejszy Urząd Miasta, bo wolontariat ma odbyć się w Departamencie do Spraw Polityk Miejskich. Okres wolontariatu jest proponowany to 6 miesięcy, począwszy od miesiąca kwietnia. Wolontariusz będzie tam zajmował się szeroko rozumianą działalnością związaną z projektami z zakresu edukacji, spraw społecznych i kultury. W ramach wolontariatu będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i w pewnym wysokości kieszonkowe. To oferuje Urząd Miasta, a wolontariusz pokrywa koszty przejazdu tam i z powrotem, ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu we Francji oraz inne koszty związane z pobytem. Szanse na zdobycie doświadczenia za granicą, szlif języka francuskiego czy odkrycie turystycznej strony partnerskiego miasta Vienne mają piotrkowianie w wieku od 16 do 25 lat z dobrą znajomością języka francuskiego. Ale czasu na zgłoszenie coraz mniej. Przyjmowane są one do 19 lutego, a należy je kierować do Departamentu Stosunków Międzynarodowych. Adres mailowy: Relation International, Mairie Vienne, FR. Telefon plus 33 474 78 90 93. Dodatkowe informacje na temat wolontariatu we Francji można uzyskać w Biurze Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Farnej 8. Przez internet możemy kupić praktycznie wszystko, od odzieży po sprzęt elektroniczny, a nawet zrobić zakupy spożywcze. Jak wynika z badań, już 7 na 10 Polaków robi zakupy w internecie, a przez pandemię ich popularność wielokrotnie wzrosła. Należy jednak pamiętać, że w sieci oprócz okazji czyha na nas wiele niebezpieczeństw. Policja nieustannie otrzymuje zgłoszenie o internetowych oszustwach i apeluje o ostrożność. Sprawie przyjrzała się Anita Stefańska-Pluskota. Torebki, ubrania, artykuły spożywcze, meble, a także sprzęt AGD. Dziś w sieci można znaleźć niemal wszystko. Zakupy online to łatwy i wygodny sposób, a co za tym idzie, coraz bardziej popularny, zwłaszcza w czasie pandemii. Myślę, że na pewno częściej ludzie kupują. Tak kojarzę i widzę po znajomych, że praktycznie no, te paczkomaty, zresztą są kolejki pod paczkomatami, co się chyba wcześniej nie zdarzało. Więc tak, myślę, że więcej ludzi kupuję teraz. Ubrania, buty i no kosmetyki przeważnie. Teraz w czasie epidemii częściej robisz zakupy w sieci? Chyba tak, bo wszystko jest pozamykane. Kiedy mieszkałam kiedyś wcześniej gdzieś indziej, to robiłam również zakupy spożywcze przez internet. A co właśnie najczęściej pani kupuje przez internet? Ciuchy. Jak wynika z badań, liczba Polaków robiących zakupy w internecie systematycznie rośnie. Według ostatnich danych zakupową aktywność w sieci deklaruje już ponad 70% z nas. Obniżki, promocje, wyprzedaże, darmowa dostawa. Sprzedawcy kuszą nas jak mogą. Ważne, by w szale tych wygodnych, domowych zakupów nie dać się oszukać. Scenariusze wyłudzaczy bazują nie tylko na technologii, ale przede wszystkim na naszej naiwności. Uważajmy na ekstremalnie niskie ceny. Towar może być podrobiony, niesprawny bądź w ogóle może do nas nie dotrzeć. Przed zakupem zorientujmy się, kim jest osoba sprzedająca. Mając pozytywne opinie, możemy być pewniejsi zakupu. Czytajmy komentarze i opinie sklepów internetowych, w którym chcemy dokonać zakupu. Sprawdzajmy, od kiedy konto sprzedawcy widnieje w serwisie i ilu użytkowników już skorzystało z jego usług. Za każdym razem czytajmy też regulamin sklepu i opis aukcji serwisu, z którego korzystamy. Korzystając z internetowych zakupów, powinniśmy również wyznawać zasadę, że im mniej danych podajemy, tym lepiej, bowiem mogą one zostać użyte przez złodziei tożsamości. Należy pamiętać, że numer PESEL, imię, nazwisko czy numer dowodu osobistego mogą posłużyć do wyłudzenia np. kredytu lub pożyczki.
Konsekwencje mogą być bardzo poważne, wiązać się ze stresem, a najgorsze jest to, że możemy dowiedzieć się o tym dopiero od komornika. A jeśli już padliśmy ofiarą oszustwa, trzeba jak najszybciej zgłosić sprawę na policję i co ważne, nie kasować korespondencji ze sprzedawcą oraz zachować dowód płatności. Szanse na odzyskanie pieniędzy istnieją, a zgłoszenie może uchronić przed oszustami innych. Przestępstwo wyłudzenia czy oszustwa podlega karze do 8 lat pozbawienia wolności. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis. Zapraszam Państwa na magazyn sportowy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dwudziestego 7 stycznia w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piątrków wita się z Państwem Michał Staficzuk. Piłkarki ręczne Piątrkowi rozegrały od emisji ostatniego magazynu sportowego dwa spotkania ligowe. Okazało się bowiem, że komisarz ligi, nie zważając na problemy kadrowe naszej drużyny, zdecydował o wyznaczeniu terminu przełożonego spotkania w Kobierzycach z miejscowym KPR na środę 20 stycznia. Piątrkowia na mecz pojechała i po dzielnej walce przywiozła jeden punkt. W normalnym czasie gry był remis 26-26, a w rzutach karnych lepsze okazały się zawodniczki z Kobierzyc, wygrywając 4-2. O podsumowanie meczu poprosiłem Małgorzatę Trawczyńską. Myślę, że spokojnie mogłyśmy wywieźć stamtąd 3 punkty. W trakcie meczu było wiele sytuacji, które powinnyśmy wykorzystać i niestety tego nie zrobiłyśmy. Jeszcze pod koniec spotkania miałyśmy szansę na zwycięstwo, ale również się nie udało i niestety rzuty karne, wiadomo, zawsze loteria i wyjeżdżamy z Kobierzyc, mamy 1 punkt. 3 dni później Piątrkowia zagrała zdecydowanie lepsze spotkanie i pokonała w Elblągu miejscowy start aż 37-26. Najlepszą zawodniczką spotkania została uznana bramkarka Piątrkowi Karolina Sarnecka. Nie spodziewałyśmy się, szczerze mówiąc, takiego przebiegu meczu. Bardzo jesteśmy zadowolone z takiego wyniku. Przyjechałyśmy zdecydowanie po 3 punkty. Są nam bardzo teraz potrzebne. Gdzieś walczymy w pierwszej czwórce. No nie możemy sobie pozwolić na jakikolwiek teraz przegrany mecz. Bałem się tego meczu, że możemy kondycyjnie go nie wytrzymać zbyt dobrze, a szkoda, okazało się dzisiaj, że nie było widać po nas tego środowego meczu i problemów zdrowotnych wcześniejszych. Cieszę się z tego powodu, bardzo gratuluję dziewczynom, że potrafiły wydźwignąć ciężar meczu i potrafiły go przechylić na szale. Przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Udało nam się 4 punkty z tych 2 wyjazdów przywieźć. Dzisiaj komplet. Także na pewno jest to duża zasługa zespołu, że potrafi się zmobilizować, zmotywować w trudnych momentach. Nasz zespół plasuje się w tabeli na 3. miejscu, ale zdaniem Małgorzaty Trawczyńskiej i Krzysztofa Przybylskiego jest jeszcze dużo meczów i dystans jest spokojnie do nadrobienia. Jesteśmy dopiero w trakcie 2. rundy i myślę, że jeszcze wiele przed nami, jest jeszcze dużo grania i na pewno wiele punktów do zdobycia i będziemy robić wszystko, żeby to zrobić. Tu jest jeszcze bardzo dużo grania. Ja myślę, że tutaj my jesteśmy takim czarnym koniem tych rozgrywek w tym sezonie i mam nadzieję, że takim czarnym koniem zostaniemy do samego końca i ten koń na sam koniec pokaże na mecie ogon. A najbliższe spotkanie Piątrkowia rozegra ponownie na wyjeździe. 30 stycznia o 13 w Koszalinie z Młynami Stoisław spotkanie pokaże TVP Sport. Tymczasem piłkarze ręczni Piątrkowianina przygotowują się do spotkań rundy rewanżowej w męskiej PGNiG Superlidze. Prowadzeni pod nieobecność Bartosza Jureckiego przez Piotra Swata rozegrali kolejne 2 mecze sparingowe. W Puławach z Azotami przegrali 33-41, a w Łodzi z pierwszoligową Alilaną wygrali 31-22. W najbliższy piątek zakończą serię sparingów pojedynkiem w Mielcu ze Stalą. Natomiast pierwsze w 2021 roku spotkanie o ligowe punkty zagrają w niedzielę 7 lutego o 17 z MMTS Kwidzyn. Zaległy z jesieni mecz odbędzie się w hali Relax i będzie to spotkanie transmitowane przez TVP Sport.
a na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.